Serwus, z tej strony Malinowy Nos, witam was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku w nowym studio. Będziemy dziś robić wybuchowe wino z granatów i nie tylko. Z góry was przepraszam za jakość filmu, mam nadzieję, że będzie w miarę ok, bo testuję tutaj oświetlenie, kadry. Mam nowy mikrofon do kamerki, zorganizowałem, żeby tego echa nie było takiego, póki tu jeszcze jest w miarę puste pomieszczenie, także wszystko gdzieś tam z odcinka na odcinek będę poprawiał, ulepszał i myślę, że każdy odcinek będzie coraz lepszy. No ale wracając do tematu odcinka, mam tutaj 3 kartoniki po 3 litry, czyli w sumie 9 litrów soku tłoczonego na zimno z granatów, z którego będziemy, z 8 litrów będziemy robić wino w ilości 10 litrów bez dodawania wody, a z 1 litra zrobimy taką nalewkę z granatów. Dlaczego sok tłoczony? No bo z dostępem do owoców jest ciężko, są drogie, trzeba by jeszcze z nich wycisnąć sok, a tu już mamy przygotowany, wyciśnięty na zimno sok. Także myślę, że fajna opcja. W internecie kupiłem te soki, zapłaciłem około 13 zł za litr, także myślę, że cena też nie najgorsza. I do przygotowania około 10 litrów wina w tym baloniku szklanym potrzebujemy około 8 litrów soku tłoczonego z granatów. W sumie około 2 kg cukru. Na początek dzisiaj kilogram rozpuszczę, za około 2 tygodnie kolejny kilogram. Ten cukier plus cukier z soku da mi około 14-15% mocy wina, a później ewentualnie dosłodzę jeszcze dla smaku. Zobaczymy to w trakcie fermentacji, zawsze wszystko wychodzi. No jakaś pożywka i drożdże. Mam pożywkę i drożdże aktywne, winiarskie, także szybka sprawa. No i co? No i będziemy, pierwsze co, to odleję litr soku do nalewki, którą będziemy robić za chwilkę. A tak to kilogram cukru rozpuszczę, lekko podgrzewając sok, delikatnie, i wszystko wyląduje w balonie i będziemy dawać pożywkę i drożdże. Także tym się teraz zajmę. Behind my door, there is a floor, there is a head, there is a bed, inside the bed, there is a dwarf, the dwarf asks you a secret question, and the question leads you to one of the mystery doors. Mystery! Mystery door! Where do you lead? Where will you lead me? Secret mystery! Bardzo ładnie pachnie ten sok, jest wyklarowany. I tutaj w baloniku mamy już 8 litrów tego soku i ten kilogram cukru rozpuszczony. Także do tego teraz będę dodawał pożywkę i drożdże. Drożdże można oczywiście wcześniej uwodnić na pół godzinki w szklance z wodą, ale nie trzeba. Chociaż dla bezpieczeństwa najlepiej takie drożdże aktywne uwodnić. I teraz to wystarczy tylko wymieszać i nastaw mamy poczyniony. Za około tydzień, dwa będę dodawał kilogram cukru. Rozpuszczę w niewielkiej ilości wody. W pół litra wody może wezmę, tak żeby tu było w sumie później około 10 litrów razem w balonie, bo tyle chciałbym wina zrobić, także minimalną ilość wody może dodam, żeby do 10 litrów dojść z tym winem. Także jeżeli chodzi o wino, to na razie tyle. W drugiej części za jakiś czas zobaczycie, co się dzieje, jak przebiega fermentacja i jak się zapowiada to wino, a teraz jeszcze zrobimy z tego litra soku taką ala nalewkę wybuchową z granatów. I do przygotowania tego naszego trunku będziemy potrzebować litr soku z granatów, pół litra spirytusu 96% i szklankę cukru, około 200 g cukru tu jest. Można oczywiście użyć miodu zamiast cukru, jak ktoś woli, albo innego cukru. I z tego uzyskamy około troszkę więcej jak 1,5 litra gotowego trunku już. Około 30% nam z tego wyjdzie, bardzo smacznego, lekko słodkiego, no dość słodkiego.
Także jak będziemy postępować? Tak samo, cukier muszę rozpuścić w soku i później wymieszać z alkoholem i rozlać do butelek. Także tym się teraz zajmę. No i trunek przelałem do ładnych butelek, wygląda bardzo apetycznie. Odstawię go na kilka dni, niech się przygryzie, sok z alkoholem i w drugim odcinku przy winie, jak będę wam pokazywał jak się ma, to skosztujemy od razu tej ala nalewki. Także w tym odcinku to by było wszystko raczej. Jeżeli ciekawi was jak wygląda obecnie stare studio, które jest tu za mną w pomieszczeniu, jak zostało wyremontowane, to na koniec tego odcinka zrobię małą przebitkę. A wino odstawiam na staw do fermentacji w ciepłe miejsce, gdzieś tu na regał pewnie. Butelki też odstawiam i my widzimy się za jakiś czas w kolejnym materiale na kanale. Także wszystkiego dobrego, mam nadzieję, że materiał się nagrał, dźwięk, obraz i że coś było widać. Ja będę pracował nad tym wszystkim, także z odcinka na odcinek powinno być coraz lepiej. Rolety już zamontowałem, przyciemniające, także próbuję, działam, testuję mikrofon, oświetlenie i do przodu. Także nie gniewajcie się, wszystkiego dobrego i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Servus! Jakby ktoś był ciekaw, jak się ma stare studio, to tak się składa, że dzisiaj skończyliśmy też remontować, odświeżać, także tak się obecnie prezentuje. Już panele dziś kończyliśmy kłaść, są już położone. Wszystko jest wyrównane, podłoga pływająca, wyrównana na keramzycie, na to panele, jak widzicie. Ściany wszystkie wyrównane karton, płytami karton gips. Sufit podwieszony częściowo z oświetleniem, instalacja elektryczna nowa. Dwie ściany są jeszcze dodatkowo ocieplone. No i tak się ma. Odświeżone studio, stare. I okno nie ma. Wymienione też oczywiście na nowe, bo stare były już takie stare, że trzeba to było zrobić. Także zaraz się będę tutaj wprowadzał. Co tu jeszcze będzie do końca, nie wiem. Czas pokaże. Światło nie włączam, bo miga, nie wiem dlaczego. Na filmie, także dlatego postawiłem lampę. Może LEDy wymienię, halogeny, bo coś migają na materiale. Także tak się ma, widzicie, takie to było studio. Tu jeszcze była duża szafa, także było dużo mi miejsca tutaj. Były regały. To okno było zamurowane, znaczy zabezpieczone. I tutaj nagrywałem. Tak jak stoję z kamerą, tak nagrywałem. Ale teraz już jest okno i już jest spokój, a studio mamy tam obok nowe.